Halo, halo! To już trzecie podejście do ducha i mam nadzieję, że tym razem nie zbagowane. Teraz mamy chatkę górską, tak? Schronisko górskie. Schronisko górskie, dobra. To tak, biorę to, biorę tablicę, biorę laleczkę i idę. Ale piździ? Wziąłeś kurtkę? Czy nadal w tym topie kusem chodzisz? Ta czaszki nie widzę, żeby była zbagowana. Ale czekaj, w ogóle coś ci pokażę. No, już. Jesteś. Chodź do wana. A, tu się nie da przejść, okej. Okay. Jestem przy wanie. Chodź. No. Tutaj. Tędy. Ty, bo zmarniesz. Gubię się. No, co? Nie wiem, czy to jest, czy usunęli to, ale chodź. O, ma wanek. Ły. Ma wanek. Tutaj w ogóle ciemne coś. A te rzeczy raczej nie powinno być w ogóle. To jest takie ukryte. I tutaj masz telewizor z QR kodem. Tak, też chcę od widzów, odsunę, to możecie sobie zeskanować to, proszę. A nie, co to daje? Zeskanowaliście? O, nie skanowałem. Jak nie zdążyliście, to sobie zablokujcie film po prostu. Duszki. Ja nie wiem, co to daje, bo nigdy tylko nie skanowałem tego kodu, bo nie działało mi. Się nie chcę znowu spróbować. A chodź. Lepiej nie chodź po ruskich stronach, uspokój się. Już ci wystarczy. Jakie twórcy stworzyli tą grę? Nie wiem. Tutaj da się przejść? Nieważne. Nie da się, bo są grudki, więc to już... Ale logika biorąc w grach, nie da się przez grudki przejść. Dobra, idziemy. Idę do głównych drzwi, zostawić tablicę i laleczkę. Tak, już nic nie mogę wziąć. Tu przy schodach będę kładł. W ogóle to jest piwnica i też piętro. To zaraz zwiedzimy budynek, tylko rzeczy wezmę. Pentagram jest po lewej, jakby co. Nie tylko pentagram. Zeszyt. Nie, wyrzucić latarkę, tylko zeszyt. Odpalałeś latarkę? Co? Odpalałeś latarkę przypadkiem? No, wyrzuciłem ją. A. Ale czy ją zapalałeś? Nie. Wrzucałem. Chciałem kilka razy zapalać latarkę szybko. Admin, idź sobie stąd. A, nie mam mikrofonu. Czy wiesz, bo można zawsze słyszeć. Zaraz, na Discordzie gadam, nie, tak? Nas nie słyszy. O. Wiesz, w grze, bo w grze... A mnie jak tu ucilujesz bombę i nam przeszkadzasz, to idź sobie, bo już wcześniej nam ducha zbugowałeś przez przypadek. Więc uciekaj. Tutaj. MFK 5 będzie. Otrzona szyba. MFK 5. Temperatura wysoka. A, ja w ogóle se chodzę tak po prostu, a zeszedłem. No, tak. Muszę coś do obrony wziąć. Temperatura wysoka, MFK 5. Jezuska wezmę, bo on działa na dużo rzeczy. I pyta 1000. Co tam się dzieje na tej lampie? Okay. To tak, wampir albo wendigo może być. Wendigo, czyli będzie mamy za niski poziom. Powiedz mi jeszcze raz to wszystko. Temperatura jaka? Wysoka. Czyli 45-55. No. Czujnik? To czujnik 5, a szorsteczki pyta 1000. A, tylko nie ma śladu stóp na to. Wiece na 1000 zeszyt jeszcze nie mamy. Czyli tu brak. Brak? Na pewno? Tak, czyli będzie... Nic nie będzie. To też chyba źle zrobiłeś, chyba jednak są gdzieś ślady stóp. Albo... Tak, może być 3 chyba. Czyli to może być demon plamy, nawet. Plamy krwi musimy szukać. A nie. Nie ma tutaj. To jest demon. Jak demon? Nie pasuje do demona. R3 sobie zaznacz. Aha. Bez śladów. Babadog, demon lub marionetka. Mam nadzieję, że demon będzie. Ja mam tylko demon zaznaczony. A, zmieniasz temperatury chyba. Mam. 45 na 55. Ślady stóp trzeba poszukać. Na pewno nie ma śladów. Ja mam brak zaznaczony. No nie ma. Ja mam latarkę z UV-ką, więc ja powinien wszystko widzieć, ale nie widziałem żadnych śladów stóp. No to demon. To trzeba się na demona przygotować. To na pewno, ale... Nie. Jezus tak na pewno na niego nie działa. No tak. Pole elektromagnetyczne, niezmierzone jest do końca, czyli to będzie R3. Czyli dobrze mówię. Lusterko przynieść.
wszystkie drzwi otworzyć i zrobić zdjęcie tablicy Witcha. Aha. Gdzie drugi odpowiedział. Tak, to idę otwierać drzwi. A ja, a masz jeszcze jakieś inne rady, zeszyt, nie? Tablica spirytystyczna. Zeszyt tak, zeszyt przynieś. A, zeszyt przynieś. A nie, ja już to położyłem, rzuciłem go przecież. Nie, to może ja jednak tego Jezuska wezmę, bo nie wiem, czym się broni przed nim. Bo nie, nie wyświetliłem się. No, srebrny granat i książka. A, czyli Jezusa chuja daje. Ty chroni tylko i woda święcona, święta sól, plazma, znaczy pojawiasz plazmę. Jak ci się to wyświetla? Mi się nie wyświetla nic. Musisz to kazać znaczyć. A, dobra, nieważne. A, ja nie, nie książka zaznaczam. Albo święty granat, biorę święty granat. Coś na dobre jest w końcu. Srebrna bomba, tak? No. Ale rzucę granatem. Patrz, dobra. Radio. Płacz. Zeszyt trzeba sprawdzić. O, mi się tutaj pojawiło, no to. Zeszyt nic, tablica nic, lalka w swoim miejscu. Duch ci luje. Duch ci luje, boją bombę. Gdzie polazłeś? Na dół. O, cześć. Rzecz jest. A, do mnie podwa! Na dół mnie zabiera, do ciebie. No, wyszedł. Chodź do mnie, bo jestem strasznie wolny. Czy żyjesz? Mendajem. No góry jest. Ona z góry, bo ja go tu słyszę. A u góry jest. Dobra, muszę... Musi postać moja się uspokoić. Chodź. Jestem strasznie wolny. Chodź. No. Zbieraj wszystkie drzwi jak leci. Dobra, już się moja postać chyba uspokoiła. Tutaj... A... Będę zamykać drzwi. No, on zawsze będzie zamykał. Tylko będzie bym robił razłość, żeby tylko za mnie zrobić. I ten duch. Z obok jest? Rzeczy mi chciał wyrzucić. A, red piątka jest, no. Dobrze mówiłem. To idę na górę. Chodź na górę. Otwieram drzwi tu. Już, tylko tutaj już rzucę rzeczy do pentagramu. Mam granat nadal, nie wyrzucił mi go? Ty, granat mi chyba wyrzucił. Rzeczy? Nie mam, dobra, posta mi się zbagowała po prostu. Bo w ścianie stałem. Kaczka na swoim miejscu i nie wypadła po to, za ścianę. Kaczka miejscu wypadła za ścianę. Cię teraz wyspiła. Ty tu świeciłeś na ten? Tak, przychodzi przy ścianie światło. O Mendo, jedna, przestań mi te drzwi zamykać. Tak, otworzone. A. To ty piszczałeś. Tamże duch. Wszystkie rzeczy. Pamiętaj, nie, widzowie, jak będziecie grali w tą grę i ducha słyszycie gdzieś w pobliżu, to nie chodźcie po schodach, bo możecie się zbagować. Czy nie, nie bagujcie się na schodach, tylko. Ale prostu... też się obronić nie będzie mógł granatem na przykład. Jak cię wystraszy. I to może tak po prostu. No. Więc jak ducha macie, to nie wiem jak to dokładnie działa, ale nie stójcie na schodach, bo może się rzucę. Kurde, zeszyt nie... Ty, może ja ten zeszyt gdzie indziej wezmę, bo nic się nie dzieje z nim. Nie, zostaw. No nic nie robi z tym. Będa jedna. Na tablicę spryceczę nie może współdziałać, leczka wodą może nie współdziałać. Zeszyt ten ulepszony wziąłeś, czy nie? Czam upadek i rzeczy ciężkiej. Ja ten zrzuciłem przez przypadek. Zeszyt co? Jaki? Zeszyt magiczna księga, tak? Tak, on cię ochroni. A, będę czarami napierdzielał. Dobra, dobra, to trzeba łazić po budynku. Tylko ta książka kładziesz, cię wtedy chroni. Jakie zadanie jeszcze zostało? A, sobie takie zadałem. 5 rzeczy do pentagramu. Każdy mam nadzieję, że to zrobimy. Więc jak wcześniej. Jeszcze nic tu nie położyłeś. A nie, przynosisz już pomału rzeczy. Tak, przecież to lusterko przynieść do samochodu i nie widziałem go nigdzie. Zrobić zdjęcie odpowiedzi ducha na tablicy. Mhm. A szukam lusterka. A jak masz kamerę bądź aparat w ręce, to ci się podświetla. A, dobra, to idę po kamerze. Gorzej, że ja będę ślepy, to ty może sobie świeć. Ja będę normalnie szukał. Ten ekranik, patrzysz, czy masz tam tego. Klockami się bawi. Czekaj, chciałem. I na kamerze masz też w ogóle
Nie poświetlenie, masz aktuwizję na kamerze. Jest. Mhm. O! Sterko chyba, coś tu, jest. Coś tu uszkodził. Wziąłeś? Kuchni jest. Dobra. Tak, wziąłem i idę na nieść. Spierdalam. Bo mnie goni pewnie. Nie, nie gonił mnie. Da. Jeszcze zdjęcie? Zdjęcie czego? Odpowiedzi ducha na tablicy. Kamera nie jest potrzebna, dobra. Już nie. Odpowiedział coś? Jeszcze nic. Ty może zbugowane to przejść. Pójdź dalej. Nie. Ja ci zaraz zamknę drzwi. Oleciał Amanda. Tutaj jest. Był tutaj. No. Ty już rzuca ciężkim. Znowu. Czekaj, idę zobaczyć inną rzecz. A telewizor odpalił. Będzie zobaczyć. Łącze światło jest. I plazma też jest. To właśnie ma ciężki dźwięk rzucania. A ty masz latarkę? No. Dużą? No. Ta, ogromną latarkę. No, dołączyłeś latarkę przez chwilę. No, bawiłem się latarką. Dobra. Ja Albinowi powiedziałem, żeby sobie stąd poszedł. Więc jak ja sobie robił jakiś, to już gotuję. Może. Mam nadzieję. Nie, to kluczulony jestem. Weźmy te rzeczy, przenieśmy, bo on nie, nic nie robi z nimi. Tu, o, tu gdzie jest pentagram, przeniesiemy. Ja tu książkę już położę. Książkę? No. Połóż. A! Ja ją wyrzuciłem, dobra, weź ją postaw. A, wyrzucić. A, wyrzucić. Zrobienie upiora. To jeszcze plazmę wezmę, żeby nas uchroniła w razie co. Laczka wody chyba ruszył. Nie, ja rzuciłem książką. A. Gdzie polazłeś? A. Plazmę. No po co ci? No ochrania i złości, ale no. Muszę jakaś dodatkowa ochrona. Właśnie, trzeba go zezłościć. Jak on jest taki nieśmiały, to trzeba go zezłościć. Czy on jest zły? No jest zaniepokojony, bo płacz był. Radio. I starszy czy starożytny? Jeszcze nie wiadomo. Tablica nic. Laleczka w wodu nie wiadomo, zeszyt też nie wiadomo. Bo duch się opierdziela. Zeszyt akurat jest niepotrzebny już. Mamy ducha, a zeszyt jest do zidentyfikowania ducha. Pewnie czaszkę narysowałem na zeszycie. Nic nie narysował. Dobra, to zaznaczę czaszkę, tak dla tych danych. Serio, książka się użyła. Ja pierdzielę, bo on przyszedł tu nagle do mnie. Na twarzy się pojawił. A, hand jest. Jak debil chciałem iść na schody. No się książka użyła. Do góry poleciał. Co rzeczy nic. Ja w złym miejscu tą książkę położyłem, bo on jak przyłazi to ją używa. No. I ona ma 3 życia, jak nie jest zgadne. Nie wiem ile ta książka ma życia, wiesz? Tego nie jestem świadomy. Nie wiem, nic się nie zmienia w niej. Dobra, to jak go w ogóle demon, osłabienie upiora. Na serio tylko to i to. Znaczy masz już tam ochronę złości, możesz to już do ochrony siebie, ale no, zadłości się. Ja bym go zadłościł, bo on się opierdziela strasznie. Nie zarysował, nie użył tablicy nawet. Na zeszytu nie użył. Gdzie jest w ogóle plazma? Znowu. A gdzie położyłeś plazmę? Amino, dawaj plazmę. Nie masz plazmy? Nie, zajebał. Amin, co? Jak jesteś tu, to dawaj tą plazmę. Po angielsku możesz zrozumieć. Give plasma back, man. Nie ma plazmy. Are you here? Albo po ciebie się wtopiła. A, to, czekaj, zobaczę piwnicę. Może w piwnicy jest teraz. Ja chciałem coś mądrego powiedzieć, ale przyciąłem się jak zwykle. Nie ma w piwnicy. Nie wiem, rozglądam się za nią. Może duch znowu zabrał. A nie, nie, on minów, nie może zabrać. A minów ten. A duch nie może zabrać rzeczy. Pewno. Ale jest za dole plazma, użyta nawet. Czyli zabrał. Jak się na dół schodziło? No tutaj. A. Nie masz. Duch leci. Mam przy sobie. Tak, ja wyjdę, jak sobie poczytam.
Temu nic nie zrobisz. Użyłem go tylko. A, tylko książkę rozjebał całkowicie. Ale jak z wozu leżą rzeczy tam zabrał? To nie jest, nie był duch, bo z nic nie może zabrać. Może jest zbagowany, jakiś update był zbagowany, jest ten duch przez przypadek bierze rzecz, której nie powie. I teleportuje sobie ją wszędzie, gdzie popadnie. On nie może w ogóle zabrać rzeczy, czy chcesz od tego. Dobra, może ja więcej granatów kupię. Jak mamy go osłabić. Gdzie to jest? A w ogóle jest jakiś jak detektor przeklętych przedmiotów, obiektów. Jakby ktoś był leniwy, niech się musi szukać. A, srebrna bomba kosztuje 80, ja mam 70 zadań. Zrób zdjęcie odpowiedzi ducha na tablicy. No, no tak. Nie wiem, co powiedział. Ja chyba mniej kasy dostaję za zadania, bo nie mam tyle. A, bo chyba właśnie za zadanie robię, przez co ja dostaję kasy. To jest na osoby. Mhm. Nie ma nic. Pisane. Duchu. Spokój się. Da, przyjdzie tu do mnie. Nic, on w ogóle tej tablicy nie rusza, Menda. Kurza mnie ten duch, kolejny zbagowany duch. Nie, w ogóle ten duch nie szedł do piwnicy, więc nie mógł nam plazmy zabrać. Dobra, chyba zbagowany jest po prostu. A, plazmy nie ma znowu. Tablica spirytystyczna, no czyli jest zbagowany, jest tablica spirytystyczna. Albo duch, albo ktoś inny. On nie ma plazmy, co tam jest. Dobra, tablica spirytystyczna wyłącza po prostu. Że nie współdziała. Nie można, to nic się nie pokazuje z... tego wybiegu. Czyli musi albo ruszać do rogu, albo chaotycznie. Ja no. Jak to jest demo, to ja bym stawiał na chaotycznie. Leczka wudu. Leczka wudu musi być niewspółdziała, jest wtedy nie zapokojona. Może nie współdziałać, ale jak wiem, ile rzeczy nie współdziałam, to leczka wudu może działać. Tylko o tym nie wiemy. Duchu, przestań mnie umierać. Chyba wszedł do budynku i gdzieś zaatakował. Duch wszedł do budynku? Zawsze wszedłem do budynku. A. Gdzie ty jesteś? Bóg nie jest. A. Duch, da, jednak duch zabrała plazmę. Mhm. Bo była w łazience, właśnie skąd wlatywał. Dobra, ja będę ją obserwował. Ja mam granaty i rzucam twarz, jak przyjdzie do mnie. Ja położę tutaj plazmę? No nie ruszaj. Będę patrzał, czy przejść drzwi. Czy ta plazma nagle zniknie? O! Czy jak już przyleci? O, czekaj, jak tak siedzimy, to wezmę jeszcze to. To. Tu. Dzień dobry! Zrzucił! A, plazma. Plazma już nie działa. Nieważne. Widzimy nic. Co, uchodzić, rzucać granatami w niego? Nie. Nawet nie ma zmaterializowanego, więc to nic nie da. Wezmę to, to w ogóle nie chroni. Ale no. A co to jest? Zobaczymy teorię jedną. To jest to samo co plazma, tylko że... świeci. To mi się wydaje, że on plazmę tylko zabiera. Drzwi w ogóle sobie zamknął. On też światło zabrał wcześniej, po ludzi na zewnątrz. O, przeszedł sobie. I nie wziął. Czy on plazmę tylko może zabierać? Nie, on wcześniej też to wziął. Albo... wcześniej też to znikło, z wozu to jeszcze znikło. Ty, może jak nie patrzymy na co, to on zabiera. Odwróć się. Dobra, to ja idę do wozu. O, chyba napisał książkę. Nie. Słyszałem pisanie. Gdzie jest zeszyt? Zeszyt ukradł. O, na zewnątrz słyszałem pisanie książki. Pil na dół zanim. Gdzieś na zewnątrz był zeszyt. Bądź na dół. Nie. Na dole musi być. To chodź na dół. Idę. No idę z tobą, spokojnie idź. Mam granat jak coś. Ja wodę święcą, która jest złości. Nie, coś dziwnie zamyka. Znaczy już gdzieś ten zeszyt musi być tutaj. Bo ja słyszałem na zewnątrz pisanie zeszytu. Nie, nie ma. Widzisz tylko gdzieś? Kradzieju, duchu, spokój się. Ale demon kradnie wszystko. Demon złodziej. No to jest.
bo nie był. A no, obok ciebie, bo obok mnie wydawało mi się, że... Han. Nie zgadę do mnie? A, bo wyszłem. Nie, nie zaatakował mnie. Okej. Dał sobie spokój. On jest w salonie. Nie, stoi tu przy mnie i nic nie robi. Ej, co jest za rzeczy? Co? Tablica Ouija zawrócona do góry nogami. Tablica Ouija była obrócona do góry nogami, zatem podniosłem i wróciłem normalnie. Czyli już rzeczy bierze. Książka jest na pewno zapisana, tylko kurde nie wiem jak. Czym? No ale czaszka jest, bo nic z niego nie może być. Dobra. Czaszka, dobra. Tablica Ouija jeszcze musimy sprawdzić. On nie chce... No przecież się obrócił, a nic nie zrobił. A nie ma wyboru o obracanie? Kujoka mi zasłonię źleczkę wudu. O, nie współdziała, porusza... Nie, musi ruszać się. Podnieś albo to... Musi... Nie, to nie była leczka wudu, leczka wudu ma inny dźwięk. Byłaś. Musi nie współdziałać. Czekaj. Cyklopedia, duchy. Duchy, demon. Kiedyś mówiłem, że fajnie jakby duchy miały tak jakby nieokreśloną formę, że po prostu gdy nie znasz ducha, to on to, jest widoczny ciebie. Nawet mogliśmy go rozpoznać przez to, że on zapala światła sobie w różnych pomieszczeniach. On zapalał. Właśnie demon zapala wszędzie, gdzie te. I on świece. Właśnie zapalał świecę i te żarówki. To już powinienem się domyślić, że to demon jest. Jakby za tą grę. O kurwa, jakieś wisielce są jeszcze. Ja pierdziele, pożera z marzeń, dobrze, że go nie byłoby. Na pewno się go straszył. Jest Babadok, dziecko, ciemność, demon, pożera z marzeń, to piona, wisielec. Krampus jakiś mój. Kul, którego już nie miałem. Yangtze, Krampus, tego też miałem. No nie, mała dziewczynka nawet jest, serio. Kuchisake, ona, Tekonica, Kuchisake, ona też miała, Poltergeist, marionetka. Ja też nie miałem marionetki, Vampiri Wendigo, Wendigo też nie miałem. Jaki opis drugi Wendigo jest? Vampira pocisnęliśmy szybko. Wendigo się czyta. Nie Wendigo. Wendigo. Babadok. Ja tak czyta. Dziecko jest, ja pierdzielę. No. Wiesz co jest najgorsze w dzieciach? Jak nie ma, jak siedzisz sam w domu i słyszysz płacz dziecka lub śmiech dziecka, a ty nie masz dzieci. To jest spierdalać z tego domu jak najszybciej. Gdzie masz opisy? Dnia 24 kwietnia 1986 roku wybuch w elektrowni jądrowej w Czarnobylu nastąpił w momencie, gdy inżynier Władimir Tysłagow. Ale gdzie? Przy dziecku? Po pracy naprzeciw czekającej na niego żony, tak, przy dziecku i córki. Alarmująco wyły syren nad blokiem energetycznym, zaczęły unosić się głęby dymu. Władimir wpadł do pokoju strażnika i zabrał stamtąd zapasową maskę, przeciwgazową wojskową. Szybko założył ją na swoją córkę, w tym samym momencie doszło do drugiej eksplozji. Tym razem takiej siły, że dach stacji zbił się w niebo wieloma odłamkami. Niestety cała rodzina inżyniera zginęła w tym samym momencie, ale duch córki w czarnej masce gazowej powraca do świata żywych, wciąż mając nadzieję na odnalezienie rodziców. A. Dobra, ciśniemy tego demona, nie ma co. Hej! Przyniosłeś to światło, tą kulkę? Nie. Ale w innym miejscu. Czyli może sobie przenosić. Zielona włosa. Tak. Ten duch może być starożytny, albo starszy. A, tylko leczka wudu. No, on zabrał, nie wiadomo gdzie. Zabrał lampę! Widziałem, jak zabrał lampę. Na górę ją zaniósł. A ten duch, co tutaj przyleciał i odleciał? No.
Nie, nie było go widać nawet, zabrał lampę po prostu. Poleciał z lampą. Ciekawie. Nawet go nie widziałem. Musisz? W rozchodach? Zaraz zrzucić granat. Tak, bo mnie zatakował. Jak mu wyłaziłeś w niego, to co siedzisz? Chciałem przejść. Przed tym grubasem. Dobra, a jak go wkurzyć jeszcze? Granat zużyłeś wodny. Wodny, wodę święcono mi granat wodny. Pochodnia, nie ma pochodni. On musi coś z góry zatywać. A, zleciał z góry, więc... Nie, bo nam obrona się kończy. Serio, wanie się ze mnie zaatakował. Ile mam sanity? Połowę. Co ja mogę kupić w ogóle? Kupię sobie wodę święconą. Wiedziałem, znaczy jak byłem w budynku. Wiedziałem, że Duch może zabierać sobie ektoplazmę. Ale że Duch może zabierać takie rzeczy? Coś co jest zwana? Mhm. Żeby za łatwo nie było pewnie. Gdzie jesteś? U góry, szukam tylko szczotu, gdzie on to zabrał. A, zabrał do pokoju jak najdalej. Warto wiedzieć. A, ty pochodnie zarąbałeś, ja mówię, gdzie jest pochodnie. No. Chcę go spalić. Dobra, walczmy z nim. Nie ma co się zastanawiać. Ale trzeba walczyć, nie mamy jak go osłabić. Znaczy nie wiem co osłabić. Czyli co musimy jeszcze odkryć, żeby go osłabić? Tablica Ouija. Szukamy ją, dawaj, chodź, szukamy. Ale... Musimy czekać jak po prostu zareaguje, co zrobię tej tablicy Ouija i tyle. No ale musimy ją znaleźć, bo on ją gdzieś wyniósł. Tutaj jest, ślepoto. A nie, to on zabrał mi coś innego, książkę zabrał. Zeszedł. Teraz nie płakać. Nie wiem, możemy spróbować starszego na przykład zaznaczmy i spróbujemy go pokonać. Te rzeczy aż kawudu jest. Ona nic nie robi w tym momencie. A może nie spodziewać po prostu. Ale że to nie spodziewać ze wszystkim, to najgorsze. No kup laleczkę wodu i zrzuć jeszcze raz i dociąg, gdzie ona zaniesie. Nie, to bez różnicy. Laleczka wodu tam leży. I nic się nic nie robi. Więc ja nie mam opłatu kupować kolejnej. A, tak. Demon Caroliczny zaniepokojony. Prześlij dane. Okej. Dobra. Czyli tak, spirytystyczna to chaotycznie powinien się poruszać, ale leczka wody nie współdziała. A tak, święta sól. A, święta sól zjedzona. Ty ja zeżarłeś. Nie zeżarłem święty. Niech. Albo ja zeżarłem. Święta sól, później pochłaniacz plazmy. Pochłaniacz plazmy zjedzony. A już nie mogę przestać. Czystasz! Okej. Okej, dobra. Też pokażesz na plazmę, tak łatwo nie będę oddawał mu. Może to położyć tutaj, żeby nie zabrał? No mi się nie wyświetla lista. No nie ma znaczonego wszystkiego. Nie, zneutralizuj ducha. Święta sól, pochłaniacz plazmy, zapal 3 świece w domu. Biorę zapalniczkę. Wiesz, to są zapalone. Przez niego samego. Ale zapalę więcej, na wszelki wypadek. Święta sól, zabrałeś świętą sól? Mam przy sobie, też pochłaniacz plazmy, też bym zdarzył, ale kupiłem kolejny za 300. Bo kieszeń boli. Wiesz, się za grę 240. A ja nic nie mogę kupić 20. Zapłacić za grę jeszcze musisz dopłacać, no? Zamknij wszystkie drzwi w domu, okej? Okay? Nie jest robić cała Ouija. A, tylko ja nie mam do obrony teraz nic. Tablicę Ouija gdzieś wyniósł. Dobra, daj sobie spokój z tą tablicą. Teraz tablicę już nie potrzebna. Serio? Już sklepałeś go? Jeszcze trzeci? Jeszcze jeden. Tam wszystkie drzwi zamknąć. No to chodź, dawaj, zamykamy wszystkie. Chcę się być trip. Tylko byłeś coś do ochrony. Bo nie jest agresywny. No, co jest kolejne? Srebrna bomba. Jak? Zaniepokojony za nieagresywny. A tylko jeszcze coś innego wezmę do obrony. Co chroni? Woda to. Książka, którą zeżarł i woda, która złości. Wiem, nie mam kasy prawie. Ja pierdzielę. Nie przepijaj. A, teraz wszystkie drzwi zamykamy. Dobra, to idę. Tam jest, tam nie idę. Nie chcę ataku, nie chcę bronić rzeczy. Zamknięte. Na górze jesteś, czy gdzie jesteś?
Na górze, wszystkie na górze są zamknięte, więc za górę nie ma co iść. Został parter. U mnie jest menda. Parter i piwnicy. Wychodzę, bo mnie pokazują mi paluchem. Główne drzwi zostawię otwarte na razie. Zamknij, żebym wiedział, czy... Zaatakowała mnie menda. Ginąłeś? Aha, podblogowałem się w drzwiach. A, właśnie zamknij drzwi na noc. Zamknij mi drzwi przed twarzą. Na śmierciele. Nie widziałem, czy za to kulka na tym momencie. Co to za kulka lata? Kulka lata? No kulka jakaś lata. Taka niebieska, coś tak wije? No. Ja nie włączyłem ektoplazmy. Kulka lata sobie. Oj, drzwi... Nie włączyłem ektoplazmy. Ej, drzwi ci otwieram i zamykam? Jako duch? Tak, słyszałem drzwi. A, lata! Nie może zamykać właśnie drzwi. Latają dwie kulki już. Aha, ja nie mam sanity. A pewnie będziemy mogli kupić już. Jest. Ty, dwie kulki takie latają. Dobra, to ja pochodzę, pozamykam drzwi i pootwieram. Ja nie mam kasy na pigułki, ani nie mam sanity już. A co to znaczą te kulki? To jest ektoplazma. Jeżeli ją zbierasz i jak bierzesz ektoplazmy, to możesz sobie wtedy kulkę do opania ducha uruchomić. Ale ja nie mogę. No nie możesz tego zebrać, bo każdy sobie ducha, to się zbiera jako to. Jako osoba, którą zbiera ektoplazmę. Mhm. Bo jakaś małpa mi zamkła drzwi przed nosem, no. Kuźwa, duchu, chodź tutaj. Potrzebuję cię. Poszedł do mojego trupa. Do mojego trupa. Gaś świecę w budynku. Ja mogę? Tak, możesz. A, mogę, dobra, zajebiście. Gasiłem jedną. Wszystko musi zgasić. I kasę nie dostanę. Dobra, zgaszona kolejna. Trzecia zgaszona. Nie otwieram sobie, żeby przejść. No bo nie mogę przechodzić przez drzwi. Dobra, czwarta zgaszona czy piąta? No. Tu jest w kuchni. Nie ma fajki w ogóle. A w kuchni tu siedził. Nie bój się. Mogę drzwi już otwierać. I może sobie otwierać. Dobra, cały czas. Szósta zamknięta. Ale czy muszą być zamknięte cały czas? Ja mogę. Bo nie. Wiesz, ja się boję je wyjść. Miałem sanity w ogóle. To ja otworzyłem, spokojnie. Dobra, wiem. Podziemia, kiedy mnie straszy. Ja jestem duchem debilu. A, nie. Tablicy gdzieś wyniósł, a za tablicy... Dobra, poczekaj, ja pogaszę świeczki. Nawet w piwnicy pogasiłem. Tylko to później jest kolejne. Czyli brakuje, spokojnie sporo, to na zadanie dostanę. Duchu, nie łaź mi tu. Mnie nie wystraszysz. Już mnie zabiłeś, debil. Jak tu? Drzwi mi zamykane. Za Franca. Ale to jest dźwięk głośny. Nie zapalił tu, nie zapalił. Chyba pogasiłem wszystkie, ale nie jestem pewien. Ja nie go pójdę, jak to plazma. Ale tu flashem wali. Czy tego? Jakiś dźwięk jest w ogóle tutaj. Dźwięk, jakaś muzyczka tu jest. Słyszysz tą muzyczkę? Na chwilę się pojawił. Jakaś muzyka jest. No tu w ogóle moja lata... A nie, to ty świeci lata. Masz. Czy ten duch na chwilę pojawił kacek, to panu rozgrzeżą teraz. Duch! O, tu jest, dobra, kolejna świeczka. No, przegraliśmy. Serio? Zabił cię? Nie, wstraszyłem się po prostu, rzuciłem srebrną bombę, kasę. Nie, czekaj, może kasę jeszcze mam na srebrną bombę. Dobra, ja... Ale mam jeszcze kasę na srebrną bombę. Ja gaszę świeczki, o, to macie taki fajny... O, nie, o, tam widać, macie. To pewno biegnie. O, kolejna świeczka, dobra. Nie wiem, czy tu nawet nie byłem. A, zginę najwyżej. Nie, nie ginij, świeczki pogaszę. A ty rzuć bombą w niego. Bombą, jakieś wszystkie świece, znaczy bombą, święty ogień, jakieś wszystkie świece. A co to znaczy te pięć pęknięć, co mamy po lewej stronie? Jakich pęknięć?
Nie wiem, jakieś pęknięcia mam i mam 0 z 5. Pogaszone. No. Czyli co, mogę się. Co, mogę się wskrzesić? Nie wiem, nie rozumiem, o co ci chodzi w ogóle. Nie wiem, jakieś pęknięcie jest i 0 z 5. O, zajebiście. Zajebiście. Ale świeca nie zadziałał, gdzieś musiał zapalić. Nie, nie ma zna. Zadziałał. Jest u góry jest. Co muszę zrobić? Poleciał na lewo u góry. Kuźwa. Do pokoju. Najgorszą rzecz muszę zrobić teraz. Czyli co? Rytuał. Do sanity bez rzeczy do obrony. Dobra, u góry jest. Weź. A, nie masz, nie mówisz skupić. U góry. Będę ci mówił, gdzie on jest po prostu i szybko pobiegnie. A to nic nie da! Ja będę po schodach schodzić, to ci powiem. Jest na schodach. To nic nie da! Po prostu jest. Ja go zamykam w jednym miejscu, ja się nie może ruszyć i muszę. To, przed kukiem uciekać. Aha, czyli on się zeżre. Muszę sobie rzeczy, muszę jeszcze pokazać rzeczy do pentagramu. Szedł na dół. Widzę. Poleciał do... Dobra. Kuźma! To jest zły pomysł, on jest tutaj. Jak na górę lub na dół wejdzie, to dopiero. Będę obserwował, gdzie on polasł. Ja bym najgorszą rzecz, to mogę wykonać. Dobra, idzie do ciebie, wyjdź. Wyszło. Poleciał na górę, dobra, lecę, idę za nim. Ty idź szybko, biegnij. Biegnij, poszedł daleko, biegnij. Zniknął pewnie. Mhm. Orby tu są tylko jego. Ale rzeczy nie mogę. Rzeczy ponieść nie mogę. Spierdalaj. On jest chyba na górze jeszcze. Posłyszałem go przez chwilę. Nie wiem, stanę przy... Dobra, jest, u ciebie. Rytuał zrąbany, nie mogę ponieść rzeczy. Rytuał. Czekaj, mogę ja ponieść? Nie, ty mi możesz ponieść. Jaki ryjma. Paskudny. Idzie do ciebie, uciekaj! A nie, dobra, nie? Nie idzie. Uciek! Uciekaj stąd. Bo idzie do ciebie. A tu muszę strzelać w ręce! Nie. Co jest nie tak? Idzie do ciebie! No i źle. Ja nie wiem, co się... Nie wiem, co chodzi z tym pentagramem. Nie mogę w ogóle ponosić rzeczy, żeby tam wkładać je. Mhm. Czy teraz to rzuca? Dobra, byśmy. Dobra, przestraszył się tylko. A, za drzwiami bym mnie złapał. Serio? Ożyję. Ożyję. Dobra, bo chyba... Odejdź od tych drzwi, odejdź, bo on tu lata teraz. Na górę chyba poleciał. Gdzie on jest? Dobra, na górze jest. Nie straszy go. Wolno biegam, czy wolno chodzę. Kurde, dobra, to powiedz, kiedy będziesz normalnie chodził i ja będę mówił, czy leci na dół. Ale... Nie, to nie ma sensu już. Jak nie mam rytualnego ostrza. Żeby zrobić pentagram jeszcze raz. Serio? No tak, bo nie mogę w ogóle prosić rzeczy teraz pentagramu. Aaaa! Niepotrzebnie zginę, niepotrzebnie na twarzy zamknąć drzwi. Jakby ja bym żył, to bym ci pomógł. Znaczy, ja nie wiedziałem, że ci ktoś zaatakuje, ja nie wiedziałem, że on tutaj jest. Dobra. Nie chcę w tą grę grać. Dobra, widzowie, na razie, bo ta gra jest widać zbugowana. On by mógł teraz rytuał zrobić, szopeł, ale to się zjebało i zaprzepraszają. Rytuał, zamknąć go, ale nie mogłem ponieść podczas rytuału. No, dobra, to ja wam to jakoś pocnę, żeby tak nie było przedłużania i na razie skomentujcie.